Cześć, witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj krótko chciałbym Wam przedstawić zmiany, które wchodzą na kanał Broadkids TV. Słuchajcie, mam nadzieję, że te zmiany się Wam spodobają, bo są one jednak konieczne. Jak możecie zauważyć, wejdźcie sobie na mój profil na YouTubie. Tam możecie znaleźć, czy na mój główny YouTube, i tam możecie znaleźć mój nowy awatar i mój nowy banerek na YouTubie. Zobaczcie, czy Wam się podoba. Poza tym BroadKids TV zmienia nazwę na Broad TV i od tej pory będziemy tutaj na tym kanale grali we wszystkie gry. Nie będzie tutaj żadnego limitu wiekowego. Oczywiście dalej nie będzie tutaj wulgaryzmów na tym kanale, aczkolwiek będą też gry ze specjalnymi oznaczeniami, gdzie gry będą od na przykład 16 czy 18 roku życia. Ja będę na miniaturkach to oznaczał, także chciałem Wam to przekazać, że nie ograniczamy się tylko do kontentu familijnego, ale i również będą tutaj gry typu CS, GTA, Clash Royale czy innego tego typu gry, które będą wychodziły. Pewnie nowe inne gry. South Park na pewno się tu pojawi. Ten kanał stanie się kanałem od dzisiaj, czy od już paru dni ta zmiana wchodzi w życie. Tutaj będą wszystkie gry, nie ma żadnego ale, więc możecie pisać teraz w komentarzach, jakie byście gry tu widzieli. Na pewno pojawi się Clash Royale, na pewno pojawią się też inne gry, typu, tak jak wspomniałem, GTA, CS, jakieś inne gierki, nie wiem, które będą wychodziły. One się pojawią również na tym kanale. Mam nadzieję, że je ciepło przywitacie. I te gry na kanale Broad TV będą pojawiać się często. Będzie dużo, dużo gierek. Poza tym, co ważne, jakby to powiedzieć, nie będzie, będą dalej kontynuowane. O, teraz tak bym powiedział, że będą dalej kontynuowane serie z LEGO, Plants vs. Zombie, Baloników i innego tego typu gierek. Będziemy też gry przechodzić na 100%. Ja już, jak wiecie, kończę Naka dwójkę i będę przechodził go na 100%, żeby odkryć wszystkie skarby, pokazać Wam też te miejsca, gdzie możecie te skarby zdobyć. Mam nadzieję, że ciepło przyjmiecie tą zmianę. Oczywiście będą też filmy związane z LEGO, moje przemyślenia, ale będą też innego tego typu filmy. Nie tylko LEGO, ale będą też inne gry. Także mam nadzieję, że Wam się to jak najbardziej spodoba ta zmiana. Już nie zamykamy się tylko na jeden content, na jedną tematykę. Będzie to tematyka ogólna, więc teraz do dzieła i napiszcie, jakie byście gry widzieli na tym kanale. I dajcie znać, co sądzicie o tym banerku, który mam. Słuchajcie, mam nadzieję, że Wam się spodoba ten baner YouTube i mój nowy awatar. Poza tym mam też nowego Facebooka, który nazywa się Brod. Link do niego macie w opisie poniżej. A jeżeli chcecie być na bieżąco z nowościami związanymi z LEGO, to warto wchodzić na moją stronę broadkids.tv internetową. Tam są najnowsze informacje dotyczące LEGO i nie tylko. Trzymajcie się, pozdrawiam.